Złośliwi mówią, że nowe miejskie autobusy są ekologiczne, bo wciąż nie jeżdżą. Jeszcze w połowie tygodnia prezes PGK zachodził w Głowę, skąd weźmie odpowiednią ilość taboru niezbędnego do zabezpieczenia miejskiego transportu po wakacjach, kiedy to w życie wejdzie pełen rozkład jazdy. Teraz zdaje się, że on, ale przede wszystkim mieszkańcy, mogą odetchnąć z ulgą. W środę w godzinach popołudniowych do Suwałk dotarła informacja, że koleje państwowe zakończyły wreszcie swoje procedury. W czwartek rozpoczęły się wreszcie roboty, których finałem będzie doprowadzenie gazu CNG do nowo wybudowanej stacji tankowania posadowionej na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Jak zapewnił nas dyrektor spółki gazowniczej Grzegorz Mackiewicz, w ciągu tygodnia, dwóch inwestycja zostanie ukończona i wreszcie na ulicach Suwałk pojawi się kilkanaście zupełnie nowych autobusów, których napęd oparty jest na gazie. Wartością dodaną i ważną dla pasażerów miejskiej komunikacji jest to, że nowe autobusy zapewnią nieporównywalnie wyższy komfort podróżowania.